Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont 4U. Dzisiaj montaż kabiny prysznicowej krok po kroku. Zapraszam. No i dobra moi drodzy, słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. Ja tutaj mam kabinę o wymiarach 80 na 100 cm. To jest firma akurat New Trendy. Czysty przypadek, ktoś tam mi taką kabinę po prostu polecił. Miałem do kupienia ją w takich dobrych pieniądzach i po prostu sobie ją zakupiłem. Ona jest już rozłożona, jest rozpakowana, obejrzana dokładnie, czy nie jest porysowana, czy nie jest uszkodzona, czy nie brakuje żadnych części potrzebnych do montażu. Warto to zrobić jeszcze w obecności kuriera, po to, żeby później nie było niespodzianek tam przy reklamacji i przy odpakowywaniu tam już po dostawie kilka tygodni i tak dalej. Warto również zajrzeć do instrukcji obsługi, chociaż wiem, że niektórzy powtarzają stare chińskie przysłowie, które brzmi, że instrukcje są dla frajerów, ale niemniej jednak warto tam zajrzeć chociażby po to, żeby zobaczyć, czy nie brakuje Wam żadnych części oraz jakie są wymiary montażowe. Tam jest wszystko podane, granice błędów, tolerancje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o listwy montażowe do tej kabiny, no to one nie miały fabrycznie przewierconych otworów na kołki rozporowe. Ja musiałem to zrobić, zrobiłem 3 sztuki na każdą listwę. Uważam, że to w zupełności wystarczy, dlatego, bo dodatkowo, za chwilkę zresztą zobaczycie, dodaję jeszcze silikonu na każdą listwę lub kleju montażowego. Zależy co mam pod ręką, silikon też według mnie w zupełności wystarcza. Jeżeli chodzi o pionowanie tych listew, no to ja do tego celu używam lasera. W instrukcji jest podana poziomica, ale no my jesteśmy profesjonalistami i używamy w każdym możliwym momencie, nawet do krojenia chleba prosto, lasera. Tak więc ja też użyłem do tego celu lasera. Wiercenie w płytkach, no nie muszę Wam tłumaczyć, był film na kanale i to nie jeden. Ja używam zazwyczaj koronek na szlifierkę kątową. Prosta, szybka praca, długo wytrzymują. Dodatkowo tutaj mam jeszcze odciąg pyłu z mechanika, też był o nim osobny odcinek, jak coś, to odsyłam Was do karty, która wyjeżdża Wam właśnie u góry. No i tutaj wcześniej wymieniony przeze mnie silikon. Nie żałuję tego silikonu, aczkolwiek też trzeba uważać, żeby nie dać go zbyt dużo. Po prostu trzeba wyczuć jakiś tam odpowiedni moment, bo jeżeli przesadzicie, no to logicznym jest, że on gdzieś Wam tam bokiem wypłynie. Będzie to wyglądało nieładnie, będzie trzeba to usunąć. Jeżeli tak Wam się zdarzy, po prostu usuńcie go już po wyschnięciu. Spokojnie palcem go zrolujecie, a na świeżo po prostu no jest szansa, że go niestety rozmażecie. Jeżeli chodzi o składanie kabiny, no to warto to robić w 2 osoby, bo ja jestem już taki no trochę ogarnięty, wprawiony w tym, ale jeżeli macie jakiegoś no ogarniętego szwagra albo ogarniętego kumpla plus do tego jeszcze jakieś wolne piwo w lodówce, zaproście jakiegoś ziomka, złożycie to we dwójkę, ktoś tam Wam zawsze pomoże przytrzymać i tak dalej, będzie Wam zawsze wygodniej, poza tym co 2 głowy to nie jedna. Teraz montaż relingu. Jeżeli chodzi właśnie o ten reling usztywniający, to w instrukcji montażu jest narysowane, żeby go montować do ściany prostopadłej, a nie równoległej. Według mnie zamontowanie w ten sposób, który ja tutaj przedstawię Wam, jest to montaż troszeczkę lepszy, bo wszystko jest po prostu sztywniejsze. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Kabina ma 1,95 m wysokości i nawet taki troll jak ja ma jeszcze 5 cm luzu, a tym bardziej ten luz będzie miała moja córka, która będzie głównym użytkownikiem tej łazienki. Reling składa się z kilku części, warto to skręcić dosyć sztywno, ale nie wolno przesadzić, zwłaszcza przy tym elemencie, który jest montowany na tą szybę. Właśnie go tutaj widzicie na zbliżeniu. Tam są takie 2 imbusy i jest taka gumowa podkładka, przez którą montujemy, znaczy dokręcamy te imbusy. Musimy to dokręcić na tyle sztywno, żeby to się trzymało, ale szczuciem, żeby kabina nie pękła, bo to jest jeden z 2 elementów, przy którym możemy no dać ciała i kabina może nam się rozsypać w drobny mak. To jest jeden element. Drugi element taki to jest klamka, którą też będę montował za chwilę. I teraz czas na drzwi. Akurat jeżeli chodzi o ten model kabiny, to zarówno możemy ją zamontować jako prawą, jak i lewą. Producent no, przewidział taką możliwość i są dodatkowe części do montażu. Jeżeli chodzi o montaż drzwi i szyby stałej prysznica do profili, które są przykręcone już do ściany, no to montujemy to w ten sposób, że przewiercamy się przez obydwa elementy, następnie skręcamy to na takie małe wkręty i zakładamy zaślepkę. O ile w większości kabin spotkałem się z takimi zaślepkami w kształcie takich korków plastikowych, też chromowanych, no to tutaj producent rozwiązał to w ten sposób, że wkładamy takie plastikowe elementy w te
jakby nazwijmy to no, prowadnicę i zakładamy taką jedną długą zaślepkę i powiem Wam, że to naprawdę fajnie wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy tą zaślepkę przy drzwiach, a tutaj mamy ten sam element przy szybie stałej prysznica. Według mnie bardzo dobre rozwiązanie. Kolejny element to próg, który będzie nam zatrzymywał wodę, żeby nie wylewała się na zewnątrz podczas brania prysznica. Montujemy go na silikon. Ja polecam Wam silikon bezbarwny, ale też z wyczuciem, żeby ten silikon Wam nigdzie bokami nie powypływał. Zresztą i tak po zdjęciu taśm, które jakby no przytrzymują chwilowo ten próg, żeby on jakoś tam nie odstawał i krzywo się nie wkleił, dodatkowo jeszcze uszczelniam cały próg silikonem, tak żeby to było po prostu doszczelnione maksymalnie. I teraz czas na montaż uszczelek i powiem Wam, że dla mnie to jest jedna wielka zagadka. W instrukcjach montażu różnych kabin różnie to jest opisane, że jedna uszczelka ma zachodzić na drugą, jedna ma dochodzić do drugiej. Tutaj akurat też jest jakiś taki wynalazek. Moim zdaniem no to jest metoda prób i błędów, nie ma jednorazowego rozwiązania i tak naprawdę no, po montażu takiej kabiny trzeba po prostu sprawdzić wszystko. Jeżeli coś będzie przeciekało, no to po prostu rozebrać i poprawić od nowa. Jeżeli chodzi o wszystkie elementy, które montujecie bezpośrednio do szyby, czyli takie elementy jak klamka, jak uchwyt relingu, jak zawiasy, musicie montować szczuciem. To jest bardzo ważne, bo czasami pół obrotu za dużo powoduje, że kabina rozsypuje się w drobny mak, no i nadaje się tylko na śmietnik. Jeżeli chodzi o te uszczelki, które tutaj producent dał w zestawie, no to według mnie, no to też jest trochę zagadka, bo powiem Wam tak, no moim zdaniem uszczelki, które schodziłyby się pod kątem 45 stopni do siebie, lepiej trzymałyby, że tak powiem, tą wodę w ryzach. A tutaj tak naprawdę nie wiadomo, te uszczelki nawet nie zachodzą jedna na drugą, tylko jedna obok drugiej. No są jeszcze magnesy, ale no nie wiem jak to się będzie sprawdzało, pierwszy raz spotykam się w ogóle z takim rozwiązaniem. Na koniec silikony, czyli uszczelnienie całej kabiny. Ja silikonuję przy taśmie, zazwyczaj silikonem bezbarwnym, jeżeli to jest tylko możliwe, chyba że kabina jest na przykład w kolorze czarnym, no to też jakieś tam listwy wklejam również na kolor czarny. I to by było na tyle, moi drodzy. Czas montażu takiej kabiny w moim wykonaniu to około 2 godziny. Kabina też nie jest jakoś tam mega skomplikowana. Drzwi składają się tak naprawdę z jednego elementu, drugi element to jedna cała wielka tafla szkła. Tak to się prezentuje, ja się powoli będę z Wami żegnał, mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało, jeżeli tak, no to pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu jakimkolwiek, żeby tam jakieś bujnąć zasięgi oraz koniecznie rozwincie opis pod filmem, poczytajcie co tam jest napisane, tam macie wszystkie narzędzia i produkty, które używałem w tym filmie do montażu tej kabiny. No, tak to wygląda, można się kąpać. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.